Dzisiaj będę mówił o projekcie nowej ustawy o wyrobach medycznych i o rewolucji w reklamie tych wyrobów. Otóż, w październiku tego roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych, i o ile ten projekt naprawdę sporo y, zmienia w kwestii czy to na przykład rejestracji wyrobów medycznych. To naprawdę rewolucję wprowadza w zakresie reklamy produktów medycznych. I nasza obecnie obowiązująca ustawa, to jest ustawa z 20 maja 2010 roku o werbach medycznych, ona traktuje reklamę tak bardzo pomacoszemu. Nawet akt ten nie posługuje się pojęciem reklamy, tylko odwołuje się do takiego pojęcia jak materiały promocyjne, prezentacje, informacje o wyrobach. Czyli tutaj ustawodawca nie poświęcił tym kwestiom zbyt dużej uwagi. I pojawiają się w tej ustawie takie ogólniki, że oczywiście nie można wprowadzać w błąd odbiorcy poprzez przypisywanie wyrobowi jakichś tam właściwości, funkcji, działań, których nie posiada. Generalnie nie wolno wprowadzać w błąd, ale na tym poprzestano. Dla takich producentów, którzy no dosyć mocno popuścili wodze fantazji w reklamie, no to mógł na nich w cudzysłowie tylko spaść gniew Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ponieważ sama ustawa o wyrobach medycznych, taki jako jedyny taki środek represji, posiada tylko przepis karny, który przewiduje za rozpowszechnianie wyrobów promocyjnych prowadzących w błąd, przewiduje kary grzywny, czy ograniczenia wolności, czy pozbawienia wolności do roku. W praktyce takie przepisy karne, czy wykroczeniowe, pojawiają się w ustawach branżowych. Ale one są bardzo rzadko stosowane, nawet nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek z tego przepisu poniósł jakąś odpowiedzialność karną. A nawet gdyby tak było, to tego typu postępowania raz, że potrafią się ciągnąć latami, a dwa, że jakieś nieliczne i bardzo łagodne wyroki zdecydowanie nie odstraszają potencjalnych sprawców, zwłaszcza, że gra toczy się naprawdę o gigantyczny rynek. Czyli te, zarówno przepisy określające, w jaki sposób można reklamować produkt medyczny, jak i przepisy mające na celu egzekwowanie tych zasad, no do tej pory były skromne i nieskuteczne. I teraz pojawia się projekt ustawy, i pytanie jest, po co nam w ogóle nowa ustawa o wyrobach medycznych? No więc zmianę prawa wymyśliła, wymusiła tutaj Unia. Wydając dwa rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych i rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, i tutaj sytuacja jest podobna, właściwie nawet taka sama, jak w przypadku RODO, to znaczy zmiana prawa jest wymuszona przez Unię Europejską. Unię Europejską która wprowadza rozporządzenia, które należy stosować bezpośrednio, natomiast naszemu ustawodawcy pozostało stworzenie takich ram prawnych dla, dla tych rozporządzeń, i właśnie ta nasza nowa projektowana ustawa służyć ma. No, umożliwić ma stosowanie tych rozporządzeń w praktyce. Nowa ustawa traktuje zagadnienia reklamy już naprawdę śmiertelnie poważnie, a do rąk podmiotu, który będzie zajmował się tym rynkiem wyrobów medycznych i tutaj podam pełen, pełną nazwę tego podmiotu, ponieważ naprawdę jest imponująca, jest to Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ten prezes dostanie taką prawdziwą broń atomową do rąk, ponieważ będzie mógł nakładać w drodze decyzji yy, finansowe karę, kary administracyjne. Yy, ta nasza projektowana ustawa w końcu posługuje się pojęciem reklamy. I naprawdę nie pozostawia żadnej wątpliwości, że reklama to jest coś, co bardzo leży na sercu naszemu ustawodawcy. I wprost jest nawet wpisane w ustawę, że ona reguluje m.in. zasady prowadzenia reklamy, wyrobów i nadzoru nad nią. Tutaj no taką ciekawostką jest to, że w tym projekcie nie definiuje się reklamy, tylko wymienia się, jakie są najczęstsze formy, możliwe formy reklamy wyrobów medycznych. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy yy, sami autorzy piszą, że nie ma potrzeby definiować reklamy, ponieważ została ona szczególnie, szczegółowo określona w orzecznictwie sądowym, no i że takie yy, intencjonalne, możliwie szerokie yy, yy, ujęcie reklamy Pozwoli właśnie na wyeliminowanie spotykanych obecnie na rynku bardzo niekorzystnych zjawisk. Innymi słowy, celowo nie definiuje się reklamy po to, żeby dużo trudniej było obchodzić te zakazy, które w tej ustawie się znalazły. Jakie to są działania reklamowe? No tutaj w ustawie w obecnym kształcie można zobaczyć, że jest to prezentowanie wyrobów w czasie spotkań, odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny przez przedstawicieli handlowych, kierowanie do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści. Czyli ten ostatni punkt to jest. Wyraz tego, że nasz ustawodawca dostrzega, jakiego znaczenia nabiera influencer marketing i jak ten rodzaj marketingu coraz mocniej wpływa na nasze wybory konsumenckie. W projekcie nie zabrakło też takich uregulowań dla klasycznych kanałów promocji wyrobów medycznych czyli to jest reklama w prasie, w radiu i w telewizji. Tutaj Pojawiły się przepisy, które są dobrze znane już z, z innych ustaw. To chodzi oczywiście o połączenia pouczenia dla konsumentów. I tak na przykład reklama audiowizualna będzie musiała poświęcić 20% swojej powierzchni na komunikat pokroju przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem. Taki komunikat musi ukazywać się na ekranie nie krócej niż 8 sekund. Podobnie jest jeżeli chodzi o radio, to znaczy komunikat będzie odczytywany w sposób wyraźny w języku polskim i znowu, nie krócej niż 8 sekund. Reklama wizualna, czyli na przykład reklama w prasie, również doczekała się znacznych obostrzeń. Tutaj tekst będzie, ostrzeżenia będzie musiał wyróżniać się od tła płaszczyzny. Będzie musiał być widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, a odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła nie będzie mogła być większa niż jedna, druga wysokości liter, a zatem niezwykle precyzyjne wytyczne co do tego, jak taka reklama może wyglądać, a jakie elementy musi zawierać. Projekt nie tylko skupia się na tym, jak ta reklama wyglądać, natomiast równie dużo uwagi poświęcono temu, co w promocji takich produktów jest bezwzględnie, E, zabronione. E, przykładowo, reklama wyrobu nie będzie mogła być skierowana wyłącznie lub głównie do dzieci. E, nie będzie mogła sugerować, że brak stosowania tego produktu e, na przykład spowoduje pogorszenie stanu zdrowia. Albo nie będzie mogła wykorzystywać wizerunków osób podających się za osoby wykonujące zawody medyczne lub stwarzające wrażenie, że taki zawód wykonują. Czyli innymi słowy, jak w reklamie pojawi się aktor w białym kitlu, to nie będzie można tej reklamy w taki sposób przedstawiać, że ten aktor jest lekarzem i właśnie rekomenduje jakiś produkt medyczny. Innymi słowy, tutaj jest wyraźny zakaz wykorzystywania wizerunku osoby, która właśnie sprawia wrażenie, że wykonuje jakiś zawód medyczny. Tutaj takim kolejną nowością jest to, że reklama wyrobu będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez producenta. Albo przez upoważnionego e, przedstawiciela. E, jeżeli jakiś inny podmiot będzie tą reklamę w ich imieniu prowadził, to producent będzie musiał e, zatwierdzić każdorazowo reklamę e, i będzie musiał to zrobić koniecznie na piśmie. Czyli innymi słowy, za reklamę w pierwszej kolejności bierze producent e, odpowiedzialność i nie będzie mógł się zasłaniać tym, że to dopiero. Inne podmioty ten przekaz reklamowy skonstruowany, i że producent za to nie, nie bierze odpowiedzialności. Jak wspomniałem, zmieniają się zasady odpowiedzialności za reklamę niezgodną z ustawą. Wcześniej mieliśmy takie przepisy, które no, można nazwać mianem papierowego tygrysa. I teraz ten tygrys no, stanie się zdecydowanie zwierzęciem z krwi i kości, bo w miejsce bardzo nieskutecznych przepisów karnych znajdzie się, znajdą się przepisy dotyczące kary administracyjnej. W tym momencie w projekcie jest zapis, że w przypadku naruszenia przepisów ustawy prezes będzie mógł nałożyć karę finansową nawet do 2 e, milionów złotych. No taka, taka kara już sama w sobie e, przemawia do wyobraźni i do rozsądku, ale no, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ oprócz tego, że prezes przyłoży taką karą, to również w drodze decyzji będzie mógł nakazać zaprzestanie publikowania reklamy. A sprawca naruszenia może być zobowiązany, no, w cudzysłowie, pochwalić się faktem swojego ukarania, ukarania i sprostować błędną reklamę. I co ważne, musi zrobić to w tym samym medium, w jakim nastąpiło naruszenie. Czyli przykładowo mamy reklamę wyrobu medycznego w telewizji. Prezes uznaje, że ta reklama narusza zasady określone w ustawie. I zobowiązuje takiego producenta, żeby e, również e, na tym kanale e, w telewizji e, umieścił sprostowanie tej reklamy i e, wskazał, że został ukarany za, e, za taką reklamę, która wprowadzała w błąd. E, myślę, że z tą ustawą o RODO te nowe przepisy Ustawy o wyrobach medycznych mają to wspólnego, że oprócz tego, że również pewne zasady rewolucyjne tu wprowadzają, to również te przepisy wejdą w maju, podobnie jak było to z, z RODO. Do tych wyrobów medycznych, które zostały wprowadzone do obrotu, znajdują się na rynku przed 26 maja 2020. Będzie się stosować przepisy dotychczasowe, natomiast nowe zasady reklamy dotyczą produktów po prostu w ogóle i nie ma znaczenia, czy one są wprowadzone na rynek, czy, czy jeszcze nie. Zatem od maja 2020 nowe zasady reklamy stosuje się po prostu bez wyjątku do wszystkich produktów medycznych. Ustawa jeszcze może się zmieniać, jest w fazie konsultacji, coś się może w niej pojawić, coś może zniknąć. Tak, wydaje mi się, że lwia część tego, co już w tym projekcie się pojawiło odnośnie reklamy, pozostanie, wejdzie w życie, więc warto już teraz zapoznać się z tym projektem, zobaczyć, jakie są zakazy i już teraz myśleć o tym, jak produkty medyczne będzie e, trzeba reklamować e, już za parę miesięcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zaprasz na jego bloga na ratnecreative.pl.